Dzień dobry. Kłania się Państwu Janusz Tomczak. Witam serdecznie wszystkich gości i sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 15 czerwca 2023 roku. Temat technologia, możliwości rozwoju, inwestowania. Speaker Janusz Tomczak, grupa SWC Polska, team.pl. Macie Państwo również w tej zakładce tutaj powitającej mój numer telefonu. Jakbyście mieli jakieś pytania, proszę dzwonić od godziny powiedzmy 9 do 21, od poniedziałku do czwartku, w piątek tylko i wyłącznie do godziny 15, następnie proszę do mnie dzwonić w niedzielę po godzinie 15, w sobotę nie przyjmuję telefonów i nie rozmawiam z inwestorami i partnera. Mam wtedy dzień wolny dla siebie. Dobrze. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj mówić o transporcie strunowym. Jest to transport strunowy, którego twórcą jest pan inżynier Anatolij Junicki. Natomiast nasza firma Skyward Community jest firmą, która zorganizowała się po to, aby promować tą technologię, jak również po to, żeby pozyskiwać środki na to, żeby ta technologia się rozwijała. Ja się nazywam Janusz Tomczak, kilka słów o sobie. Rok 1990-2023, własna działalność gospodarcza, 2002-2007, studia z marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi. To są studia wyższe, mam stopień i tytuł magistra, mogę się pochwalić. Rok 2016, inwestor SWC, a w roku 2018 i 19, przez blisko 14 miesięcy odbywałem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community z grupą polskich partnerów, jak również partnerów z całego świata. Uczestniczyło w nas wtedy, zaczęło 108, a ukończyło 104 to szkolenie w maju 2019 roku w Dubaju i otrzymaliśmy tam dyplom i status ambasadora Skyward Community. Drodzy Państwo, jak wiecie, okres roku 2021 był okresem trudnym, bo nastąpiła pandemia i nie były organizowane takie spotkania z partnerami, inwestorami, nazywając się Ekofestiwal. To jest taki czas, gdzie firma macierzysta nasza organizowała spotkanie inwestorów, sympatyków, jak również dla delegacji międzynarodowych, które odwiedzały to centrum. Natomiast w okresie tej pandemicznej i zaraz po niej nie było to organizowane, ale chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj dostałem informację, że między 17 a 20 lipca 2023 roku będzie organizowane takie wydarzenie. To jest wydarzenie na wolnym powietrzu dla określonej grupy inwestorów i partnerów, ponieważ na to wydarzenie trzeba się było zakwalifikować i ja między innymi i Krzysztof Dawidiu, który jest tutaj obecny na webinarze, którego serdecznie pozdrawiam, jak również Jan Wyrebkowski, będziemy, drodzy Państwo, reprezentować Polskę, polskich inwestorów na tym wydarzeniu, więc już niebawem przekażę Państwu najnowsze wiadomości z Ekotechnoparku w Marinachorce. Byłem tam 3 razy, pojadę teraz 4. raz. Byłem również raz w Centrum Innowacyjnym w Szardży na samym początku w roku 2019. Mam nadzieję, że niebawem też odwiedzę to centrum i będę mógł Państwu przekazać więcej informacji takich, z takiej wizyty w czasie rzeczywistym, nie tylko takim wirtualnym. No ale idziemy do przodu, drodzy Państwo, po kolei. Ja będę się dzisiaj i muszę Państwu powiedzieć kilka słów, że muszę się streszczać, nie mogę się tak rozgadywać jak na poprzednich tych webinarach, bo mamy ograniczony czas. Jest to 60 minut od momentu uruchomienia o godzinie 19:20, praktycznie system nie rozłącza i muszę w tym czasie po prostu się zmieścić. A oprócz tego, że mówię Państwu o technologii, o możliwościach zainwestowania w naszą firmę, to też chcę przekazać kilka takich informacji dotyczących bieżących wiadomości, które mamy
i wykorzystuję z naszego biura wewnętrznego, ponieważ my się opieramy tylko i wyłącznie na informacjach sprawdzonych. Więc po kolei, drodzy Państwo, pan Anatolij Junicki, twórca naszej technologii, technologii transportu strunowego, naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego. To będą następne tematy, które będziemy i projekty, które będziemy, mam nadzieję, razem współfinansować i prowadzić z panem Junickim, a także szeregu projektów transportowo-infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki jest z wykształcenia konstruktorem budowy silników rakiet kosmicznych i stąd jego członkostwo w tej Federacji Kosmonautyki, bo swoją pracę zaczynał od zawodową, od praktyki na Bajkonurze. To jest taki odpowiednik amerykańskiego NASA, proszę Państwa. Założyciel grupy spółek UST, generalny projektor Junicki Strange Technologies INC. Proszę Państwa, UST to są technologie transportowo-strukturalne. My się od blisko półtora roku posługujemy tym tutaj znakiem. Widzicie Państwo tę literę U, to jest z angielskiego J, od pierwszej litery nazwiska naszego twórcy. Nasza filozofia to transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie strunowo-szynowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewniając ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi. Nasz transport jest przede wszystkim ekologiczny. Nasze moce produkcyjne to nasza grupa spółek posiada własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takim między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska dzisiaj to wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolija Junickiego, stanowiona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strun, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest cykl całości prac produkcji pojazdów UST, który realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie i budowę, uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu dwa słowa wyjaśnienia, drodzy Państwo. My w tej chwili już podpisujemy te projekty komercyjne, czyli te projekty, które za niebawem przyniosą spore pieniądze do firmy. Między innymi z każdego kontraktu będzie mieć 20%, które będzie taką częścią własności firmy, niezależnie od tego, kto będzie te trasy tam później użytkował. To jest między innymi właśnie po to, abyśmy mieli środki później na szkolenie naszych specjalistów, inżynierów, całą obsługę tą techniczną, jak również na w przyszłości wypłatę dywidendy. Mamy dwa centra testowej certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i drugie w Marina Horce, to jest na terenie Białorusi, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat zgodności wydawany przez TIF SV Stardation Certification świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład którego wchodzą iPod, nawierzchnia torowo-strunowa String Ray, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacje pasażerskie.
Natomiast budowa projektów komercyjnych to UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. W skład naszego transportu wchodzi transport pasażerski i transport towarowy. Transport pasażerski to, proszę Państwa, unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczone on jest do transportu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również może być projektowany do metropolii już powstających. Jest przeznaczony do rozwiązań problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnionych siecią wieżowców. Drugim niezbędnym elementem naszego transportu jest transport towarowy. Jest on, daje szerokie możliwości dla klientów i mogą one działać przez cały rok w różnych warunkach klimatycznych, w odległych, niedostępnych miejscach, na dużych wysokościach i w obszarach pustynnych, w dżunglach i w strefie kontynentalnym. Zastosowanie systemu towarowego UST to jest przewóz ładunków masowych, ruda, węgiel, materiały budowlane, nakładki itd. Przewóz ładunków wielogabarytowych, kontenery drewno, metal, przewóz ładunków płynnych, ropa naftowa, produkty naftowe, skroplony, gaz ziemny, naturalna woda pitna i przewóz ładunków specjalnych, ciecz kriogeniczna, materiały radioaktywne, materiały wybuchowe, broń i tym podobne. W skład niego wchodzą Unitrans U4100, to jest taki taśmociąg do przewozu ciągłego, Unikont U4901 do przewozu kontenerów, Unitrak U4131 do przewozu materiałów płynnych, łatwo psujących się, rozszczepialnych i zamkniętych, typu jakieś tam paczki, i Unitrak U4171 do przewozu właśnie takich materiałów budowlanych, rud, węgla i tym podobne. W skład naszych pojazdów pasażerskich wchodzą 7 rodzajów pojazdów, od najmniejszego Univideo 4651 do najszybszego pojazdu w tej chwili, jaki firma zdążyła wyprodukować, to jest Uniflash U4362, natomiast pojazdy Unibus U4210 i Unibus U4700T3 mają możliwość, proszę Państwa, rozbudowy modułowej, takiej hybrydowej. Ja będę teraz streszczał w kilku słowach każde te pojazdy, żebyście mieli Państwo świadomość, jak one wyglądają. To jest najmniejszy i najlżejszy pojazd, proszę Państwa, jaki w tej chwili mamy wyprodukowany w naszej firmie. Miałem okazję go widzieć w Marina Horce w roku 2019. Jest to pojazd dwuosobowy, jeżdżący z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska to jest 2, natomiast w tej konfiguracji pojedynczej może on przewozić do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Odległość między pojazdami jest nawet do około 20 sekund. Natomiast, drodzy Państwo, on ma możliwość takiego tak zwanego sprężenia, czyli dołożenia kolejnych pojazdów. Można ich wtedy dołożyć 7 i wtedy możliwości przewozowe wzrastają do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę. I taki pojazd, drodzy Państwo, jeżeli będzie w tej sprężonej odsłonie, czyli tej dodatkowej, jego odległość między pojazdami to jest około 30 sekund. Drugi pojazd Unibike, lekki, podwieszony, szynowy pojazd. On się charakteryzuje tym, że on ma wbudowaną taką jednostkę sportowo-rekreacyjną, taki rowerek, gdzie można podczas jazdy jeszcze sobie dodatkowo ćwiczyć. Pojazd ten był pokazany w roku 2016 na międzynarodowych targach takich transportowych i Inotrans. To są takie targi branżowe, gdzie właśnie wystawiają się producenci pojazdów kolejowych, maszyn budowlanych, sprzętu takiego budowlanego. On był cyklicznie co 2 lata organizowany. Ostatni był w roku 2020.
No i ze względu na tą pandemię mamy, drodzy Państwo, w tej chwili przerwę. Zobaczymy, czy w tym roku ten proszę Państwa, międzynarodowy konkurs będzie otwarty. On ma możliwości przewozowe w tej konfiguracji do 2 osób. Może jeździć z prędkością do 150 km na godzinę. Natomiast w tej konfiguracji pojedynczej może przewieźć od 700 do nawet 1400 pasażerów na godzinę w obie strony. I tu jestem, muszę Państwu jeszcze taką małą kwestię wyjaśnienia podać. Oczywiście w momencie, kiedy będzie mieć wybudowaną infrastrukturę, żeby te pojazdy mogły po niej. Natomiast jeżeli mu dołożymy to sprężenie, też możemy tych pojazdów dołożyć 7, wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet od 3,5 do 6 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejnym naszym pojazdem jest Unibus. Jest to pojazd taki do komunikacji miejskiej międzymiastowej. Występuje w różnych wersjach podwozia, nadwieszanej i podwieszanej. Jego konstrukcja i lokalizacja jest zdeterminowana ze specyfiką i wymaganiami klienta. Jest wyposażony w klimatyzację, system audio i system informacji wideo dla pasażerów. Posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Ja miałem okazję jeździć tym pojazdem 3-krotnie, drodzy Państwo, w roku 2018 i 2019. Naprawdę robi ogromne wrażenie, a on jeszcze dodatkowo w międzyczasie przeszedł pewne modernizacje, więc mam nadzieję, że w tym roku w lipcu będę miał okazję przejechać już tą najnowszą wersję. Ale wracamy do rzeczy, porusza się z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska w zależności od konfiguracji, w takiej jak tu Państwo widzicie to 10 pasażerów, ale w tej możliwości rozbudowej, takiej hybrydowej, może nawet wzrosnąć do 80 pasażerów. Natomiast możliwości przewozowe od 2,5 nawet do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Ten pojazd ma również możliwości do tego zwiększenia o te sztywne sprężenie tych unibusów. Można ich wtedy dołożyć 3, maksymalnie 7 i wtedy jego właściwości przewozowe wzrastają od 12500 pasażerów nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. No i pojazd Unicard, on jest taki, proszę Państwa, ten pojazd ma za zadanie uwolnić ulice miast od korków. On ma, tak jak w tych dużych miastach, macie te pojazdy takie przegubowe. Ja byłem 2 tygodnie temu czy 3 w Warszawie i też miałem okazję jeździć takim autobusem właśnie takim przegubowym. Zapewnia duży przepływ ruchu pasażerów w porównaniu z tradycyjnymi wielogabarytowymi i drogimi pociągami i samochodami, jak również tramwajami, trolejbusami. Prędkość przelotowa do 150 km na godzinę. Pojemność pasażerska. I tutaj, proszę Państwa, tu muszę zrobić takie odcięcie, żebyście to widzieli. O, ja sobie to narysuję. On jest w takiej konfiguracji pojedynczej, może przewozić pasażerów 6. Wtedy jego możliwości przewozowe są do 1500 pasażerów na godzinę w obie strony, ale jeżeli mu dołożymy to sprężenie, czyli mamy już wtedy tych pojazdów, może być nawet 7, no to wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają, drodzy Państwo, nawet do 7000 pasażerów na godzinę w obie strony. I kolejny nasz pojazd. I tu trzeba się chwilę zostać, drodzy Państwo. To jest, proszę Państwa, pojazd, który jest po prostu genialnie wykonany konstrukcyjnie, ponieważ, no co ja mogę Państwu powiedzieć, to jest cudo technologiczne i techniczne. Miałem okazję ten pojazd widzieć w Berlinie i w Marienhorze. Miałem okazję w nim siedzieć. Jest ze mną Krzysztof Dawidziuk. Razem robiliśmy sobie tam takie zdjęcia na pamiątkę. W roku 2019. On jest tak skonstruowany, wiecie co Państwo, jak takie bardzo wysokiej klasy samochody te osobowe, typu tam Maserati, Ferrari, no i tak na takim poziomie trzeba go traktować. Wtedy był jeszcze pokazany, jak mówiliśmy na tym festiwalu, samochód Tesli, to był prywatny samochód pana Lińskiego, mogliśmy tam porównywać sobie tam te jego wyposażenie i technologię. Ale co jest w nim takiego specyficznego i fantastycznego? Otóż to, że nasi inżynierowie uzyskali, drodzy Państwo,
współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,06. To jest wprost genialne rozwiązanie, ponieważ samochody typu takich bolidów wyścigowych, one maksymalnie mogły uzyskać współczynnik 0,2. To muszę Państwu powiedzieć, że to jest przepaść między naszym pojazdem, naszą technologią, a tą pojazdów tych tradycyjnych, ponieważ my nie mamy jednego elementu. My nie mamy tutaj kół, drodzy Państwo, które się toczą po asfalcie, a tu następuje to tarcie i następuje, drodzy Państwo, ten opór się zwiększa. A opór powietrza w pojazdach zarówno tych naszych elektrycznych, czy tam napędzanych tradycyjnymi paliwami powoduje to, że jest większe zużycie paliwa. Także technologia fantastyczna. Wrócę się, ten pojazd może, drodzy Państwo, jechać z prędkością nawet do 600 km na godzinę. Może mieć konfigurację pojedynczą, gdzie będzie tych pasażerów 6, a w rozbudowanej nawet 46. I on może przewieźć do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. To już jest konkurencja dla ruchu lotniczego, drodzy Państwo. No i pojazdy te towarowe. Tu widzicie pojazd typu Nitrak, on jest opracowany na bazie podwieszanego miejskiego unibusu. Zawiera takie moduły trakcyjno-ładunkowe, może przewozić materiały takie, proszę Państwa, płynne, łatwo psujące się, nawet rozszczepialne. No i taki pojazd, który tutaj widzicie, jest pojazdem niezależnym, bo każdy z nas pojazd ma własne zasilanie, własny system tej komunikacji z naszą bazą, może przewieźć jechać z prędkością do 150 km na godzinę, jak również tych towarów przewieźć nawet 100 milionów ton rocznie, oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze. I drodzy Państwo, takie pojazdy mamy w ofercie. Ja je widziałem w roku 2019, 2017 i 2018 w Marina Horce, jak były testowane. Natomiast to jest produkt Unikąd, który w tej chwili już przechodzi te testy, certyfikacje, który został zamówiony na specjalne życzenia naszych inwestorów z krajów arabskich. My tego Unikontu nie mieliśmy w ofercie, jak żeśmy ten nasz projekt zaczynali, ten Skyward Community. Ale do rzeczy, on może przewieźć nawet 155 milionów ton rocznie, a jego prędkość przewozowa do 120 km na godzinę. I to są właśnie te zawali drogi, te wszystkie te tiry, które jeżdżą, drodzy Państwo, które nam stwarzają największe zagrożenie na drogach, ale oni mają też swoje ograniczenie, bo praca kierowców jest, powiedzmy, tam 7 czy 8 godzin jazdy, później tam przerwy, albo mają zmienników, albo tam stoją na parkingach. Natomiast my możemy przy wybudowanych infrastrukturach te przewozy prowadzić non-stop, czyli 24 godziny na dobę i za bardzo konkurencyjną stawkę. Także jest ogromne zainteresowanie. No i Unitrans to jest taki system taśmociągu towarowego, on jest przeznaczony na tereny górnicze, do załadunku i rozładunku w terminalach, portach morskich, etc. Może jechać z prędkością te przewozy 36 km na godzinę, natomiast jego właściwości przewozowe to nawet 100 milionów ton rocznie. Też w Marina Horce jest taki właśnie taśmociąg z tym systemem wyładunku, takim, że w pewnym momencie się ten taśmociąg obraca, żeby można było wysypać tam do kontenerów, do wagonów, etc. No i system morski, cudowne rozwiązanie, drodzy Państwo, gdzie możemy mieć taką dostawę ładunków masowych, płynnych, wielkogabarytowych, odległości od 5 do 10 km od wybrzeża, więc nie ma potrzeby budowania tych doków, nawet do 25 metrów głębokości możemy takie platformy nasze stawiać. I drodzy Państwo, to jest bardzo dobre, tanie rozwiązanie, w pełni automatyczne. I ten transport tych naszych ładunków zajmuje zarówno te dostawy z przedsiębiorstw górniczych, jak również tam możemy do tych masowców od razu ładować, jak również nie ma potrzeby tego składowania pośredniego, czyli nie trzeba tam przywieźć z kopalni, robić tych hałd, później tam jest załadunek tymi
tymi żurawiami, tymi dźwigami, tymi koparami, tym wszystkim. To jest wszystko pominięte w tym naszym transporcie. Tu macie kolejny przykład. Ja zachęcam, żebyście zobaczyli sobie Państwo w naszym biurze wirtualnym, tym naszym własnym, abyście zobaczyli. Tam w zakładce dla partnera macie wiele tych filmów i między innymi pokazany jest ten system morski. No i miasta linearne, projekt, w którym jest w symbiozie z naszym transportem strunowym. To jest taka koncepcja budowy miast, osiedli miejskich typu takiego klastrowego. One mają być harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę, jak również można je budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych i w terenach o trudnej rzeźbie terenu, a także na szlifie kontynentalnym. Ta budowa linii miast linearnych nie wymaga wycinania lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych i etc. bez naruszania tej biogeonezy na terenie tych miast powstających. Natomiast my w tym naszym projekcie transportu strunowego, między innymi jedno z naszych biur zajmuje się produkcją humusu, czyli tej ziemi takiej urodzajnej. I ona ma być wykorzystana między innymi w tych miastach linearnych, bo między innymi przez taki projekt żeśmy też dostali się do tych krajów arabskich, tam, drodzy Państwo. Także to ma być coś na zasadzie takich państw miast, tak jak kiedyś były w starożytności te greckie polis. Ma to być samowystarczalne. I między innymi tam nasz transport trunowy będzie tutaj odgrywał ogromną rolę, aby dostarczać towary, wywozić, przewozić ludzi i tym podobne. I teraz, drodzy Państwo, podstawa naszej technologii, czyli struna, niezależnie w jakiej ona jest konfiguracji, zawsze będzie zamknięta w stalowej, tutaj widzicie Państwo, w takim stalowym korpusie. Wewnątrz mamy stalowe pręty naprężone, zespawane, tu nie ma delatacji, otulone w specjalnym betonie, którego za zadaniem jest ochrona przede wszystkim tych strun, ale też jego za zadaniem jest, żebyśmy, drodzy Państwo, mogli tutaj mieć dodatkowe wyciszenie i ta ochrona tych strun jest też po to, że on może pracować wtedy, ta struna, w takich skrajnych warunkach, od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. A chcę Państwu powiedzieć, że my będziemy dawać gwarancję na blisko 100 lat na nasze trasy. I na wierzchu tej szyny jest główka stalowa, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. I tu macie przykłady rodzaju tych naszych strun, od tak zwanej kratownicy albo eskapady, jak my to nazywamy, drodzy Państwo. I widzicie tutaj, że przekrój jest taki sam, czyli mamy tutaj beton, pręty, stalowe szyny i ta nakładka. Następna konstrukcja to jest półsztywna, możecie tutaj widzieć przy wykorzystaniu nawet takich mostów strunowych, tylko że ta konstrukcja nasza jest dużo lżejsza i tańsza w budowie jak budowa mostu strunowego, gdzie to jest tysiące ton betonu, stali i też są też pręty stalowe naprężone. No i konstrukcja elastyczna to jest taka nawierzchnia do takich lżejszych pojazdów. Oczywiście one są ze sobą kompatybilne. Tutaj po tych pojazdach, po tych strunach mogą się poruszać nasze pojazdy. Tu i tu. Natomiast z eskapady już wiadomo, że pojazdy typu te unikąty i pojazdy te wielogabarytowe nie przejdą, no bo po prostu to jest zupełnie inna konstrukcja. Ale spokojnie te lżejsze, jedne i drugie mogą się tutaj poruszać. Drodzy Państwo, żeby zapewnić taką płynną dostawę naszych pojazdów do załadunku i wyładunku naszych pasażerów, powstał taki system Automat People Mover, Standard Community. To jest taki system, gdzie określa, ile potrzeba pojazdów w danym momencie do natężenia ruchu i jaka jest maksymalna jego wydajność, jak również tu będzie chodzi o wydajność na przykład przewozu pasażerów, ewentualnie przewozów, żeby to było między pojazdami, aby to wszystko sprawnie i płynnie pracowało. I taki system tutaj w przypadku takiego unibusa, proszę Państwa,
który mógłby przewozić nawet do tam powiedzmy 30 tysięcy osób w tym unibusie 25-miejscowym, to nasi specjaliści określili, że przerwa między pojazdami powinna wynosić 2 sekundy albo minimum 50 metrów. Mamy również tutaj schemat budowy naszego układu napędowego. Tutaj dwa zdania, drodzy Państwo. Przede wszystkim opatentowany nasz system przeciwwykolejeniu. Nie musicie się tutaj martwić, że te pojazdy spadną, czy coś w tym stylu. To wszystko mamy certyfikowane. Mamy na to certyfikaty zarówno ISO, jak i te bezpieczeństwa. Dalej, koło napędowe silnika, które jest jednocześnie elementem napędzającym i hamującym. I nasze akumulatory, dzięki którym te nasze pojazdy się poruszają. Udało się naszym inżynierom uzyskać fantastyczny wynik, bo mamy cykl pracy takiego akumulatora 5000 cykli rozładowań i naładowań. Jest to w tej chwili nieosiągalne dla producentów samochodów takich elektrycznych, pasażerskich, ponieważ ich wydajność jest w tej chwili na poziomie 1000. Jednak pan Junicki powiedział, że nie sprzedaj tej technologii do producentów samochodów osobowych. Więc fantastyczna informacja dla nas. No i inteligentny system sterowania. To jest system transportowy UST, którego za zadaniem jest, proszę Państwa, łączność między pojazdami, tymi wszystkimi systemami. Oparty on jest o sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, zbiór data i blockchaina. To są najnowsze technologie i między innymi taki inteligentny system sterowania, to jest system zarządzania ruchem na wyższym poziomie kontroli adaptacyjnym, system zadań trasowych. Dalej mamy pokładowy, inteligentny system sterowania, wszystko to, co się odbywa wewnątrz tych pojazdów i system bezpieczeństwa i komunikacji. W skład tych naszych systemów bezpieczeństwa wchodzi jeszcze tak zwany technogenny charakter działania środków transportowych, ale tradycyjnych transportu, który powoduje, proszę Państwa, wielkie szkody. Nasz transport, ponieważ jest wyniesiony na drugi poziom, nie potrzebujemy tych dużo zasobów ziemi, więc u nas takie problemy jak zakłócanie wód powierzchniowych i gruntowych, ingerencja w naturalne siedliska ptaków, zarówno i zwierząt hodowlanych, jak i zwierząt, proszę Państwa, dzikich. Nie potrzebujemy, jak mówię, tej wiele hektarów tej ziemi, która jest wycofana z użytku gospodarczego, a dodatkowo do tego jeszcze dochodzi hałas, wibracje i emisje elektromagnetyczne. I ogromne zanieczyszczenie powietrza i hydrosfery, które zwiększają zachorowalność ludności. My w tym, drodzy Państwo, jesteśmy tutaj pionierem i naprawdę osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. I na dowód tego mamy normę ISO 23094, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd., że UST został określony najbezpieczniejszym systemem transportu, a w skład tego wchodzi wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu nawet o 100 razy, drodzy Państwo, i dodatkowo to, że nie mamy skrzyżowań, znowu eliminuje nasze działania i zwiększa nasze bezpieczeństwo kilkanaście razy w stosunku do tradycyjnego transportu. I według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjne technologie transportowe UST jest ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu, bardziej ekonomiczna i lepsza z innymi systemami transportowymi. Chodzi tutaj o transport kolejowy, transport drogowy, kolej magnetyczną. Ja do tego jeszcze dołożę transport morski i lotniczy. Kilka danych eksploatacyjnych. Widzicie Państwo nasze UST, tu jest na takie zielone. Koszty eksploatacji. Budowa 1 km w zależności od wykonanej technologii od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący. Skrajnie metro nawet do 150 milionów za kilometr bieżący. No i teraz stopa zwrotu, to co interesuje inwestorów. Przy wybudowanej infrastrukturze może to u nas być zaledwie 7-8 lat, a metro na przykład 40 lat się spłaca. Środowisko, tutaj jesteśmy pionierem, my wykorzystujemy, drodzy Państwo, wszystko co związane z ekologią, czyli nasze pojazdy poruszają się za pomocą energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
nie potrzebujemy tych dużych zasobów ziemi, mamy niską tą ingerencję elektroemisyjną i tym podobne. I system wypadkowości, tutaj też jesteśmy na najwyższym poziomie, bo my możemy tylko się równać z metrem, metro jest pod ziemią, my nad ziemią. Przedstawiałem Państwu przed chwilą te właściwości naszego bezpieczeństwa. No i kilka słów o naszych ośrodkach testowych. Rok 2019. Do tego zdjęcia trzeba dołączyć jeszcze dwie linie. Dokładnie nie wiem gdzie, tak sobie rysuję po prostu z pamięci. Będę to widział niebawem, bo 20, mówiłem Państwu, 17-20 lipiec lecimy, jedziemy na Białoruś, więc przekażę Państwu dodatkową informację. To jest teren po byłym poligonie wozów opancerzonych, takich, gdzie był bardzo zniszczony. Jego rekultywacja trwała ponad pół roku. Dostaliśmy go od ówczesnego, obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki. I drodzy Państwo, jest to w tej chwili nawet do tego stopnia tak to skonstruowane, że to jest atrakcją turystyczną na Białorusi. Widzicie tutaj zdjęcia z realu, to jest też ten rok 2019, czyli te nasze pojazdy na kilku tych naszych trasach, tu Niewida, tu Nitraka i tu widzicie naszą stację do dokowania pojazdów i tu między innymi, drodzy Państwo, na dole, gdzie można ją w przyszłości wykorzystać, te przystanki do, powiedzmy, działalności jakiejś komercyjnej. U góry mamy dla dokowania pierwszego poziomu, drugiego poziomu pojazdów. Natomiast w Marienhorce na tym poziomie tutaj jest Muzeum Techniki. I cała praca pokazana pana Junickiego od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. Dalej, Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest nasz drugi ośrodek na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Emiracie Szardża. I tam, drodzy Państwo, w tej chwili mamy bardzo dużo naszych prac robionych i testowanych. I tyle o transporcie strunowym. Przejdę teraz szybciutko do podsumowania. Pokazanie Państwu, jak możemy zostać takim pełnoprawnym partnerem i wspomóc technologię transportu strunowego. Otóż transport UST to jest innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju, nadziemny, od 5 do 150 metrów nawet nad poziomem gruntu, wysoka prędkość. Pojazdy osobowe, pasażerskie nawet do 600 km na godzinę, pojazdy towarowe 120. Bezpieczny na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny zarówno z obecną infrastrukturą, jak może być implementowany w przyszłości do nowych metropolii i przyjazny środowisku, nie potrzebujemy tych dużo zasobów ziemi i proszę Państwa, wykorzystujemy źródła do napędu odnawialnych źródeł energii. I tyle w podsumowaniu. Jesteśmy w 15 etapie, pierwszym podetapie od blisko miesiąca. Nasz projekt składa się z 15 etapów. Zaczął się w roku 2015. Etap 15 to jest etap finalny, drodzy Państwo, gdzie już wychodzimy z naszą technologią na rynki zewnętrzne. Podzielony jest na trzy podetapy. Jesteśmy w podetapie pierwszym. Więc ci Państwo, którzy są z nami od kilku lat, wiedzą, jaką drogę przechodzimy, natomiast abyście do naszej firmy mogli przystąpić, drodzy Państwo, oczywiście zapisujecie się za darmo, nie ma tu jakiejś potrzeby inwestowania, natomiast jeżeli chcecie zostać pełnoprawnym takim partnerem naszym, możecie dokonać takich inwestycji, które w przyszłości pozwolą Wam na uzyskanie bardzo przyzwoitych dochodów, ponieważ my mamy zapisane w memorandum firmy, że wartość jednego udziału będzie się równał 1 dolar. Teraz macie tu Państwo przykład takiego pakietu InnoTrans. On jest za 3000 dolarów i tutaj prosto przeliczcie 25 tysięcy udziałów razy 1 dolar, to jest 25 tysięcy. I tu mamy tak zwane dyskonto. Już pamiętam, Pani Heleno, dziękuję za podpowiedź dwa tygodnie temu. Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. I tu, drodzy Państwo, łatwo sobie możecie to przeliczyć. Dalej, pakiet maluszek student, to są pakiety na raty, co Państwu pokazuję. To są pakiety kupowane dla naszych dzieci, podopiecznych, wnuków, zależy jak to tam, te koligacje rodzinne. W maluszku kupujemy partner na partnera dorosłego.
czyli opiekuna, rodzica. Natomiast w momencie uzyskania pełnoletności ten pakiet przechodzi dla tego, dla którego był kupiony. Warunek jest tutaj, trzeba podać w dokumentach akt urodzenia dziecka. Pakiety dla dużych inwestorów za gotówkę, drodzy Państwo. Najdroższy w tej chwili pakiet u nas w firmie to jest premium za 150 tysięcy dolarów, 7 milionów 50 tysięcy udziałów, dyskonto 47. Mamy też pakiety za 25, 50 i 100. Mamy pakiety na raty, też takie większe, droższe od 5 tysięcy do 50 tysięcy dolarów za pakiet z odpowiednią ilością udziałów. I taki najwyższy za 50 tysięcy dolarów to jest taki pakiet, który ma 2 miliony udziałów i 40 dyskontów. I pakiety najbardziej popularne, pakiety od pakietu za 250 dolarów, gdzie mamy 4250 z takim małym dodatkiem 4500 udziałów. No i pakiety wyższe, na przykład biznesowy, on jest w wartości 2000 dolarów z ilością 48 tysięcy udziałów i dyskontem 24. Drodzy Państwo, chciałbym Wam tutaj dodać taką informację, że każdy z partnerów, niezależnie od tego, czy jest z nami od początku, czy wejdzie nawet w ostatnim dniu i wejdzie w tym systemie 1.15 do nas, będzie miał kiedyś możliwość zainwestowania w tak zwane projekty komercyjne. Dlatego bardzo ważną informacją i rzeczą jest, żebyście takie posiadali pakiety, ponieważ dla partnerów, którzy zaufali firmie dużo, dużo wcześniej, będzie później możliwość inwestowania w projekty komercyjne. Natomiast ci partnerzy, którzy przystąpią powiedzmy za lat kilka do nas, takiej możliwości mieć nie będą. A te projekty komercyjne to będą bardzo szybko, proszę Państwa, powstawały, będzie taka naprawdę porządna stopa zwrotu. Dalej. My pracujemy w takim, proszę Państwa, marketingu szeptanym, gdzie ta dobra nowina od nas wychodzi, promujemy naszą technologię, nasz biznes i między innymi mamy też taką ofertę dla partnerów, którzy mogą sobie zakupić oczywiście taki pakiet, jak również mogą swoją pracą marketingową spowodować to, że z jego polecenia, jak ktoś zakupi jakiś tam partner, jakiś tam pakiet, dostanie tam 15% prowizji tak zwanej i wtedy wchodzi to na tak zwane konto bonusowe. I może sobie z tego konta dokonać wtedy zakupu jakiegoś pakietu, ewentualnie robić to tak jak wielu naszych partnerów robi, że poleca i dodatkowo wykorzystuje te środki na zwiększenie portfelu własnych udziałów. I pakiet z konta tak zwanego akcyjnego, to jest konto, gdybyście Państwo mieli taki problem jakiś tam zdrowotny w rodzinie, że nie możecie prowadzić na przykład zakupionych pakietów na raty, on tam po półtora miesiąca, jeżeli nie będziecie płacić, będzie likwidowany i wchodzi na tak zwane konto akcyjne. I wtedy jest, drodzy Państwo, nie to, że te pieniądze przepadają, tylko po prostu możecie sobie dokonać wtedy bezpośrednio z takiego konta akcyjnego. I on może być nawet od 50 dolarów do, drodzy Państwo, nawet do 150 tysięcy dolarów. Dalej, wiadomości i pytania. Mamy tego trochę dzisiaj. Jeżeli Państwo macie i ja zdążę, to postaram Wam się odpowiedzieć. Ale to, co tu dzisiaj dla Państwa przygotowałem, to powinno odpowiedzieć na, myślę, 95% pytań, które chcecie mi zadać. Otóż 24 maja był webinar Aleksieja Słodojewa. To jest członek zarządu, w tej chwili proszę Państwa współwłaściciel firmy naszej Sky World Community, bo po tych rzeczach, które się wydarzyło w miesiącu marcu, kwietniu, maju, pewne osoby odeszły z firmy, firma się z nimi pożegnała i w tej chwili Aleksander Suchodojew i pan Kudraszew są właścicielami Sky World Community. I pan Aleksander Suchodojew między innymi przedstawił
Drodzy Państwo, na tym swoim webinarze, to jest naprawdę webinar, który jest nagrywany, jak również później z tej prezentacji jest robiona taka obszerna dokumentacja. Możecie to sobie znaleźć w biurze własnym, w tej zakładce o jego webinarze. To jest przeszło 20 stron, jest naprawdę co czytać. Zachęcam do tej lektury, bo się dowiecie wiele rzeczy ciekawych. Natomiast on przedstawił bardzo ciekawą jedną z wypowiedzi pana Suchodojewa, czyli to, co się będzie działo z nami za kilka miesięcy i w najbliższej przyszłości. Główne tematy jego webinarium to były trudności, którymi musieliśmy stawić czoła, to jest między innymi właśnie to, że rozwiązaliśmy tam współpracę z tymi byłymi członkami zarządu, projekt Humus Utera, to jest projekt, który będziemy realizować jeszcze w tym roku, i otwarcie klubu premium i inne wiadomości SWC. Ale ja bym chciał się skupić na tym, co będzie Państwa bardzo interesowało, więc proszę się zamienić w słuch, bo to jest bardzo istotne dla nas. I przedstawiam Państwu to, co przekazał Pan Suchodojew. Czy firma może zacząć zarabiać przed zakończeniem 15 etapów? Odpowiedź brzmi: tak, może. W tym roku czekamy na pierwsze poważne przedpłaty na projekty komercyjne, rozpoczęcie budowy tych projektów. A potem, jak mówi najważniejsze kierownictwo firmy, w zasadzie ustawi się kolejka. Teraz jest wstępna kolejka, ale wszyscy czekają, kto będzie pierwszy. Główne plany na ostatni etap obejmują. I teraz proszę się zamienić słów. Rok 2023. Wzrost liczby kontraktów na studia przedprojektowe i projektowe miejskich i podmiejskich kompleksów infrastruktury transportowo-pasażerskiej UST. Łączna długość tras szynowo-strunowych co najmniej 100 km. Rok 2023. Wyjście spółki inżynierskiej Unicki Strange Technologies JNC na samowystarczalność kosztem środków otrzymanych na pracę nad projektem tworzenia kompleksów komercyjnych UST. Kolejny. Rok 2023. Rozpoczęcie eksploatacji pierwszego publicznego kompleksu towarowo-pasażerskiego UST na terenie Republiki Białorusi. To wszystko w 2023. Rok 2023, uruchomienie kompleksu demonstracyjno-testowego z 25-miejscowym unimobilem i półelastyczną ciężką nawierzchnią torową o długości 2,5 km w centrum testowo-demonstracyjnym USKI Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rok 2024. Wyjście dominującej spółki inżynieryjskiej Unicki Strange Technologies JNC na ścieżkę czerpania zysku. Liczba nowych umów zawartych w jednym roku, w tym i w roku kolejnych, co najmniej 5. Całkowita długość tras UST co najmniej 200 km. Rok 2024. Uruchomienie kompleksu demonstracyjno-testowego ze sztywną ścieżką nawierzchniową torową o długości 2,5 km w centrum testowo-demonstracyjnym USKI. Uruchomienie dwóch kompleksów demonstracyjno-testowych UST z półelastyczną i sztywną ciężkimi nawierzchniami torowymi w Ekotechnoparku Marina Horka, Białoruś. 2025. Proszę ten rok zapamiętać, drodzy Państwo, mocno. Rozpoczęcie wypłaty dywidend, pieniędzy. To jest to, o czym wszyscy mówią i myślą. Inwestorom technologii strunowym w takim przypadku dywidendę, pieniądze wypłaci dystrybutor kompleksu transportowo-infrastrukturalnych UST i licencji na technologię strunowej UST, a nie spółka inżynieryjna, która w ramach projektów komercyjnych będzie pełnić funkcję projektowania, nadzoru budowlanego, architektonicznego oraz prowadzenia prac badawczych i technologicznych. Rok 2026, rozpoczęcie eksploatacji pierwszych komercyjnych trans UST zbudowanych według projektów spółki inżynieryjskiej Unicki Strange Technologies poza granicami Republiki Białorusi. Dalej, 2026. Uruchomienie platformy technologicznej do badań pilotażowych i certyfikacji kierunku dużych prędkości UST. Uniflash, uflash, w którym szynowe pojazdy elektryczne Unimobile mogą osiągnąć prędkość 500 km, w przyszłości nawet 600 km. Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa dla kompleksu szybkiego transportu i infrastruktury uflash.
2026. Podpisanie pierwszej umowy na projektowanie i budowę komercyjnego kompleksu transportu dużych prędkości i infrastruktury UFLASZ. 2027. Uruchomienie pierwszej linii produkcji. Uruchomienie, jeszcze raz, 2027. Uruchomienie pierwszej linii seryjnej produkcji Unimobili, iPod i innych elementów transportowych i infrastrukturalnych UST Unicki Street Technologies. 2027. Otwarcie regionalnych przedstawicielstw na dostawę Unimobili, iPod i części zamiennych do innych w innych krajach, w których eksploatowane będą kompleksy transportowo-infrastrukturalne UST opracowane przez Unicki Strange Technologies. I rok 2030. Uruchomienie pierwszej komercyjnej linii szybkiego transportu UFLASZ opracowanej przez Unicki Strange Technologies. I to nas, proszę Państwa, czeka w najbliższych 7 latach. Dalej. Ile mamy? 8 minut. Spółka UST przedstawiła rozwiązanie do testowania elementów Unimobilów. W zakładzie produkcyjnym SW Planet zakończono montaż podwozia samobieżnego elektrycznego dwuszynowego pojazdu kołowego. Inżynierowie będą testować rozwiązania konstrukcyjne i systemy sterowania transportem UST. Model pojazdu jest już w pełni testowany w półsztywnym sztorze strunowo-szynowym w Ekotechnoparku. Mówimy tutaj o Marina Hold. Wcześniej wszystkie elementy pojazdu testowaliśmy bezpośrednio w Unimobilach. Jest to dość niewygodne, ponieważ podczas wycieczek nie zawsze byliśmy w stanie wykonać jazdy testowe lub byliśmy zmuszeni przerwać testy. Dodatkowo testowanie każdego nowego rozwiązania wymagało demontażu elementów środka transportu. Aby tego unikać, opracowaliśmy samobieżne podwozie pokazowe. Jest to specjalna modułowa. Jest to specjalna modułowa konstrukcja, pozwala na prowadzenie prac naukowo-badawczych i projektowo-testowych, powiedział szef biura wyposażenia Iwan Romanienko. Widzicie Państwo tutaj na tym zdjęciu, proszę zobaczyć. Po prostu w skrócie można powiedzieć tak, że ten Unimobil, którym oni testowali wcześniej, to Państwo jak przychodził w całości, no to tak, sprawdzali jakiś tam element, coś tam nie grało, musieli to rozmontować, znowu zdejmować z tego toru testowego, a w tej chwili stworzyli sobie takiego chłopca, mogę powiedzieć, do bicia i do testowania, bo to najprościej można zrobić, powiedzieć. I jest to dużo wygodniejsze stanowisko i takie rozwiązanie, ponieważ widzicie Państwo, że to już nie jest w tych obudowach, tylko w tej konstrukcji takiej mechanicznej. I tutaj te rozwiązania, które nasi inżynierowie i naukowcy prowadzą, jest dużo łatwiejsze do dostępu i po prostu, żeby mogli, nie musieli co chwilę tego załadowywać i zdejmować. Dziś specjaliści UST dostosowują nowe algorytmy sterowania. Pełna eksploatacja stanowiska rozpocznie się po udanych pracach rozruchowych. Pierwsze testy będą dotyczyły systemu automatycznego sterowania podwoziem w celu utrzymania toru, jazdy lub pokonywania zakrętu. Wszystkie rozwiązania, które pomyślnie przejdą testy, zostaną uwzględnione w nowych projektach transportowych UST. Pięknie, super. I o to chodzi, żebyśmy szli do przodu. USKY Transport wspiera włoskie startupy. Co to się wydarzyło, drodzy Państwo? Otóż Izba Handlowa Włoch i Czech odwiedziła Zjednoczone Emiraty Arabskie z 25 startupami. Z różnych dziedzin, zrównoważonych środowiskowy system transportowy, agrotechnologie, technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja i tak dalej. Startupy stoją na czele innowacji. Wspierając je, firmy stymulują rozwój rewolucyjnych technologii, produktów i usług, które mogą zmienić przemysł i poprawić jakość życia ludzi. Wsparcie startupów pomaga stworzyć dynamiczny ekosystem przedsiębiorczości. Rozwijając ten ekosystem, firmy zachęcają kolejne osoby do zostania przedsiębiorcami, co z kolei prowadzi do rozwoju gospodarki. Naturalnie.
USKY Transport i będąc największym rezydentem Sarai Research Technology and Innovation Park zorganizował prezentację USKY Transport Infrastruktury i Technologii. W jego ramach prelegenci mówili o sukcesie firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wsparciu ze strony władz, szarcie oraz planu rozwoju na najbliższą przyszłość. Po zakończeniu pierwszej części spotkania liczna włoska delegacja na czele z Antonio Rotondo, prezesem Izby Handlowej Włoch i Czech, odwiedziła Centrum Testowania i Certyfikacji USKY. Zespół USKY Transport zawsze chętnie przyjmuje gości i przeprowadza wycieczki. W biurze USKY goście obejrzeli na żywo makietę miasta linearnego. To jest ten tutaj, widzicie kwadracik, drodzy Państwo. Szybki uflaż i mamy tutaj, tu z tyłu za nimi. I odbyli jazdę certyfikowanym UKAR-em. Po czym goście spotkali się z głównymi inżynierami, aby dowiedzieć się nieco więcej o rozwiązaniach transportowych. No, świetnie, że już my, drodzy Państwo, pomagamy innym, jak nam pomagali. Dalej. UST wzięła udział w międzynarodowej wystawie technologii górniczych. Spółka inżynierska technologii została uczestnikiem 31. międzynarodowej specjalistycznej wystawy technologii górniczych. Węgiel i Rosji i górnictwo. To największe wydarzenie w dziedzinie podziemnego górnictwa węgla kamiennego odbyło się w Nowokurzyńsku. Węgiel, Rosji i górnictwo. Wydarzenie skupiające wszystkie sektory przemysłu wydobywczego i prezentujące najnowsze technologie w tej dziedzinie. Co roku wystawa gromadzi wiodących rosyjskich i zagranicznych producentów w ciągu 30 lat pracy. W wydarzeniu wzięło udział 6720 przedsiębiorców z 30 krajów. W tym roku na wystawę przyjechały firmy z Włoch, Białorusi, Chin, Rosji i Turcji. Przedstawiciele UST powiedzieli, że rozwiązania UST mogą być wykorzystane jako łącznik między hubami logistycznymi w odległych lub trudno dostępnych obszarach, w obiektach przemysłowych, w portach morskich, a także miejscach wydobycia złóż mineralnych. Zautomatyzowany system sterowania minimalizuje wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo transportu. Tu chodziło głównie o te nasze taśmociągi, nasze, drodzy Państwo. No i piąta rzecz. UST ogłasza międzynarodowy konkurs kwalifikacji prac dyplomowych. No, drodzy Państwo, inżynierowie, przyszli specjaliści, nasza firma, doskonale wiecie, że współpracuje z różnymi ośrodkami badawczymi, naukowymi, między innymi to jest kolejny raz, kiedy ogłasza rozpoczęcie międzynarodowego publicznego konkursu prac dyplomowych. Technologia ma być poświęcona technologii UST. Uczestnikami tego mogą być osoby pełnoletnie, niezależne od obywatelstwa, studenci dowolnych kierunków, magistranci, doktoraci, kandydaci. Nie może w tym uczestniczyć pracownicy firmy. Obecność promotora jest pożądana, ale niekoniecznie. Temat pracy konkursowej może być wybrany z listy rekomendowanej w regulaminie lub zaproponowany przez uczestnika pod warunkiem, że tematyka dotyczy transportu UST i rozwoju technologii. Na podstawie wyników konkursu zostanie ogłoszony zwycięzca oraz laureaci pierwszego i drugiego miejsca wraz z promotorami, którzy otrzymają nagrodę pieniężną i inne nagrody motywacyjne. Zgłoszenia należy przedstawić do 1 października 2023 roku na adres e-mail science@junicki.com. Udział w konkursie jest bezpłatny. Przesyłanie materiałów jest zarówno w języku rosyjskim, jak i angielskim. Wyniki będą ogłoszone 15 listopada i umieszczone na stronie internetowej UST. Proszę Państwa, tyle dzisiaj. Została nam minuta. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do mnie, to proszę na sieć. Na Skype, ewentualnie na Jamformita, mamy również swoją grupę. Jeżeli macie jakieś pytanie osobiste do mnie, proszę bardzo, telefon tutaj 884-805-801. Wiecie Państwo, że ja zawsze jestem do dyspozycji. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Spotkamy się jeszcze w lipcu dwukrotnie przed wyjazdem moim na